Webinarium Inspiracje do działań społecznych w szkole organizujemy w ramach Szkoły Otwartości, która pokazuje taką szkołę jako takie miejsce, które włącza, które ma szansę pokazywać różnorodność społeczną jako coś, co jest wartością, a nie zagrożeniem. Staramy się pokazywać szkołę i różnorodność jako, właśnie pokazywać różnorodność, jaka w szkole każdej jest, bo każdy człowiek jest inny. I staramy się zachęcać do aktywnej pracy z tą różnorodnością. Staramy się widzieć i podobieństwa, i różnice, staramy się je zauważać, staramy się wspierać każdą osobę w jej indywidualnych potrzebach. A także grupy, które w naszej szkole się znajdują, i też właśnie do danej grupy podchodzić w sposób, w których one potrzebują, żeby je wspierać. Staram się zachęcać i pokazywać, jak można poznawać innych, jak poznawać siebie też. Tutaj też będziemy o poznawaniu siebie mówili. Chcemy wspierać w tworzeniu takiej atmosfery, gdzie każdy czuje się akceptowany i bezpieczny, gdzie współpraca jest partnerska. Więc też staramy się pokazywać, jakie metody działają, jakie u nas się sprawdzają. Tak, żeby właśnie jak najbardziej te działania, które też organizujemy razem właśnie z młodzieżą, z dziećmi, żeby one były partnersko tworzone właśnie ze względu na wybór tematu, czy potem realizację, żeby jak najwięcej dawać tej odpowiedzialności, tego działania właśnie w ręce dzieci i młodzieży, uczniów i uczennic. Poza tym, że działamy w ramach klasy, to jak najbardziej jest dla nas w porządku, żeby ten właśnie wewnątrz klasy integrować, budować taką społeczność, to też zależy nam, żeby wychodzić z tymi działaniami ze swoją klasą poza klasę, właśnie na korytarze szkolne, zachęcać innych, włączać innych czy w działania na danym poziomie edukacyjnym, czy może ze świetlicą, z bibliotekami. A także nawet jeśli ktoś czuje taki potencjał i też społeczność lokalna jest taka otwarta na to, żeby też wychodzić właśnie do niej, prawda? Czy tutaj strażaków zaprosić, czy inne organizacje pozarządowe, czy do biblioteki wyjść lokalnej, to staramy się też tutaj pokazywać, zachęcać do takich działań, które dają takie znajomość wzajemną siebie i szkoły, i tych instytucji, które są, że w ten sposób zachęcamy do takich działań. I po prostu każdy według swoich możliwości, każdy według potencjału też takiej społeczności lokalnej czy szkolnej po prostu może realizować swoje działania. I zarówno takie działania, które będą podsumowywały pewną wiedzę, bo jesteśmy już pod koniec roku szkolnego i tutaj pewna wiedza została zdobyta, czy to właśnie na lekcji języka polskiego, czy innych języków, czy to właśnie jeśli chodzi o przedmioty typu geografia, historia, prawda, to pewne rzeczy możemy wykorzystywać do tego, żeby potem budować jakieś takie rzeczy, podejmować tematy dotyczące czy integracji, poznawania się, mówić właśnie o tych aspektach. No i właśnie, i też wiadomo, że przy okazji organizacji działań takich klasowych czy szkolnych, no to przy okazji się rozwija różne umiejętności organizatorskie. Tutaj zaraz będę też mówił o tym i będziemy mówili o tym, jak te kompetencje organizatorskie też można nazwać, do czego one się przydają, jak je możemy wykorzystywać. Te działania zachęcamy szczególnie do takich działań, które budują wspólnotę, rozumienie, szacunek, które sprawiają, że działamy w sposób taki, że się wspieramy, ale też które reagują na takie rzeczy niepokojące, tak? Hejt, jak dyskryminacja, przemoc. Te działania też temu mają służyć. No i możemy różne sytuacje, różne dni wykorzystywać w tym celu. Na przykład w maju, 21 maja jest Dzień Różnorodności Kulturowej, potem mamy Dzień Dziecka, 1 czerwca, potem 20 czerwca, pod sam koniec roku szkolnego jest Dzień Uchodźcy. Oczywiście można te działania robić bez związku z tymi datami, albo wcześniej, albo później. Więc to są tylko takie, wiecie, takie bodźce czasami do podjęcia jakiegoś tematu. I przez to, że podejmujemy pewne działania, przez to, że próbujemy właśnie zorganizować pewne wydarzenie, czy w klasie, czy w szkole, no to dzięki temu rozwijamy takie umiejętności społeczno-emocjonalne, którymi też się posługujemy, jak samoświadomość, gdzie budujemy takie zrozumienie
siebie, jak reagujemy na pewne sytuacje, jak reagujemy na bycie w sytuacji społecznej, prawda? Jak na współpracę, czy wolimy w mniejszej grupie pracować, czy większej, czy tej, która zakłada współpracę z wieloma osobami, czy raczej taką indywidualne zadania, prawda? To są takie elementy, które pozwalają nam poznać siebie. Jednocześnie widzimy, że wtedy lepiej albo gorzej funkcjonujemy, że wtedy lepiej się spełniamy, jesteśmy zadowoleni, nie denerwuje nas taki na przykład tłum ludzi, albo nie denerwuje nas to, że musimy sami coś zrobić. Dzięki temu poznajemy też różne sposoby pracy. To taka jest element świadomości społecznej, gdzie zobaczymy, o, ten tak to organizuje, a ja inaczej. Ta praca przy działaniu buduje też relacje, prawda? Bo wtedy trochę inaczej niż siedząc w ławkach, ucząc się, pytając, rozwiązując nawet jakieś takie projekty bardziej edukacyjne, tworzymy relacje, może z osobami, którymi do tej pory nie mieliśmy czasu, okazji właśnie zamienić słów, czy współpracować. No i odpowiedzialne podejmowanie decyzji. To jest taka kompetencja, która mówi o obowiązkowości, prawda? O podejmowaniu pewnych deklaracji. I potem wywiązywaniu się z nich albo nie. To jest o tym, czy właśnie, i jak tym potem, co to potem powoduje, prawda? I w tym następnym razem możemy zdecydować bardziej odpowiedzialnie, bardziej rozsądnie, planując coś. Więc taki tutaj, o takim obszarze dzisiaj będziemy pewnie rozmawiać. Zobaczymy, gdzie nas to poprowadzi, bo osoby, z którymi tutaj dzisiaj jestem, mają różnorodne doświadczenia. Już tutaj pokazuję nasze osoby eksperckie. I tak, jest z nami Urszula Zadworna, psycholożka, która pracuje w szkole podstawowej w Wyszkowie, a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Witaj, Ulu. Jest z nami także Agnieszka Skóra-Garbaciak, która w tej chwili pracuje w liceum w Łodzi. Ja także. W Radomsku. Przepraszam, zacząłem mówić o drugiej Agnieszce. Agnieszka Przybylak pracuje w liceum w Łodzi, jak również w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a także jest autorką wielu projektów społecznych na poziomie liceum i na poziomie szkoły podstawowej, a także poza szkołami. I jest także z nami Agnieszka Skóra-Garbaciak, która pracuje w liceum, a wcześniej ma też doświadczenia z gimnazjum i ze szkoły podstawowej właśnie w Radomsku, która także działa w ramach Amnesty International i też jest edukatorką właśnie praw człowieka, zajmuje się edukacją globalną, równościową i antydyskryminacyjną z takich działań. Więc tutaj mamy osoby, które z jednej strony mają różne takie doświadczenia z prowadzenia takich właśnie projektów społecznych i też dotyczących właśnie kompetencji społeczno-emocjonalnych na różnych poziomach edukacyjnych, takich w podstawówce i w szkole średniej. Więc mam nadzieję, że tutaj Państwo też na różnego typu działania dostaną ciekawe pomysły. I chciałbym zacząć od ciebie, Ulu, żebyś powiedziała też, jak z twojej perspektywy, bo ty też dużo właśnie wokół emocji, jesteś też naszą ekspertką w projekcie Szkoła Pełna Emocji i też dużo z takimi tematami działasz właśnie no, przekrojowymi, pracujesz też z rodzicami w szkole i jesteś właśnie psycholożką szkolną. Tak, jak z twojej perspektywy, dlaczego to jest istotne i w jakim sposób to może budować te kompetencje właśnie dzieci w szkole? Dzień dobry Państwu. Ja nie mogę odpowiedzieć na czacie, Janku, bo nie mam takiego, że do wszystkich, ale u mnie dzisiaj było cały dzień słońca, więc nawet przybija mi tutaj pomimo moich rolek. Więc myślę, że u Państwa i życzę też, żeby było słońce przez cały tydzień. A wracając do tych kompetencji społeczno-emocjonalnych, ja sobie tutaj w międzyczasie, jak Ty mówiłeś, to wprowadzenie, wypisałam pewne rzeczy, które mi przychodziły do głowy, i tak sobie myślę, że podstawą budowania kompetencji społeczno-emocjonalnych, podstawą budowania relacji takiej bliskości, no to są po prostu emocje, tak? I dlatego też ja w swojej pracy, ale też i w swojej szkole,
z którą jestem od wielu, wielu lat, postawiłam właśnie na budowanie takiej nauki emocjonalności i budowanie relacji. Patrzę właśnie poprzez taką emocjonalność. Nie taką emocją, to jest szkoła podstawowa, więc emocje sobie możecie Państwo wyobrazić tam od zerówki do 8 klasy. Przedtem to był też zespół szkół, więc było też gimnazjum. Więc te emocje były od takich bardzo dziecięcych do takich mocno adolescencyjnych. Przekrój ogromny, taki rozwojowy. Więc im więcej, ja mam takie wrażenie, że im więcej z tymi emocjami pracujemy, im bardziej jakoś na nie stawiamy, im więcej o nich mówimy, im bardziej je rozumiemy, to buduje się coś takiego jak takie poczucie łączności. To znaczy, że wszyscy siedzimy w tym samym, to samo jest dla nas ważne. Oczywiście to samo to nie oznacza, że patrzymy dokładnie tymi samymi oczami. Mamy zupełnie różny odbiór czy pewnych sytuacji, czy pewnych wydarzeń, czy pewnych słów, czy pewnych projektów, czy pewnej naszej wspólnej pracy, ale no, mamy taką nitkę, która nas łączy i to ja to widzę, tak? I widzę to poprzez to, że kiedy nasi absolwenci wracają, kiedy spotykamy się na ulicy na przykład i rozmawiamy, tak? Ponieważ jest to taka szkoła nieduża, to nie jest jakaś taki wielki moloch, ale w momencie, kiedy już, no ja tak mówię, że moi uczniowie przyprowadzają tam swoje dzieci i przychodzą, i ja zajmuję się dziećmi, a czasami nawet i wnukami, bo tak też się zdarza. No to po pierwsze, to myślę, że już bardzo stara jestem, ale po swoje to się bardzo cieszę. To taka jest ogromna radość, że jak się widzimy na ulicy, to po prostu mówimy sobie dzień dobry i chwilę zawsze się tam mamy, pytamy, co u nas słychać. Więc to jest bardzo ważne. Ta praca na emocjach i z emocjami nie polega na tym, że widzimy to dobro czy to ziarenko, które wyrasta od razu. To jest taka, no trzeba na to poczekać, że to jest coś, co jest taką wartością dodaną. Nie widać. Czasami mam takie poczucie, że nie wiem, mogę mówić 1000 razy, 1500 razy i w ogóle nic z tego nie ma. Ale potem gdzieś tam za 2 lata ten młody człowiek wychodzi i zupełnie w innej szkole i wraca i przychodzi i mi opowiada, co teraz u niego. Więc to poczucie łączności jest bardzo, bardzo ważne, bo myślę, że w dzisiejszym świecie, ale nawet nie tylko w dzisiejszym, w każdym świecie, gdybyśmy się cofnęli, nie wiem, 100 lat do tyłu, to poczucie przynależności, że jak gdzieś przynależę, że ktoś mnie rozumie, że mam skądś korzenie, że coś jest dla mnie ważne i tu byli ważni dla mnie ludzie, czegoś ważnego mi nauczyli, albo czasami usłyszałem jedno ważne słowo, które mnie popchnęło dalej albo zatrzymało w czymś, jest bardzo, bardzo istotne. I że pewnie gdybyście się Państwo przyjrzeli i gdybym ja się przyjrzała swojemu życiu, to każdy z nas miał taki moment, taką osobę, czy taki, nie wiem, cytat z książki, cokolwiek nas uderzyło i przytrzymało, no bo chcemy dla kogoś być ważni, tak? Chcemy być dla kogoś istotni, chcemy się z kimś identyfikować, chcemy się z czymś połączyć. A dzisiejszy świat, który jest no, taki. No, coraz więcej się o tym mówi, coraz głośniej, że cierpimy na taką anemię emocjonalną, tak? Że bardzo tego pragniemy, ale jednak jakoś nie potrafimy budować takich pełnych relacji, tylko te relacje no, mają różną jakość. No to im więcej w to wsadzimy, że tak powiem, więcej zasiejemy, tym więcej zbierzemy. Także takie poznawanie się, budowanie integracji, ale to poczucie przynależności, że wiem skąd jestem, to dla mnie jest bardzo istotne. I właśnie poprzez te różne działania związane z nie tylko z kształtowaniem tych kompetencji społeczno-emocjonalnych, ale przeróżne z taką wspólną pracą, wspólnym byciem, dla mnie jest taką szansą na budowanie takich pełniejszych relacji i lepsze poznawanie się. Więc no ja w to inwestuję, bo mi się to po prostu sprawdza i wraca. Więc jak karma wraca, no to też wraca. To po pierwsze, a po drugie, po prostu lubię pracować z emocjami, różnymi emocjami, więc jakoś tak się nie boję ich, bo mamy przecież różne zasoby i różne umiejętności i nie dla każdego to będzie takie pole, gdzie będziemy mogli się jakoś, nie wiem, wykazać. Natomiast no, ja mam takie poczucie, że jakoś to sprawia mi ogromną radość. Taka jak się robi jeszcze to, coś sprawia radość, no to już w ogóle jest fajnie, więc.
Więc tutaj naprawdę te budowanie tych umiejętności, które później oni zabiorą i będą nieśli przez całe życie, no bogaca nie tylko ich, ale też ubogaca mnie, bo każdy ten kontakt, każde prowadzenie grupy, prowadzenie zajęć, prowadzenie projektów, to jest dla mnie też wielką nauką, taką wielką lekcją. I tutaj na chwilę sięgnę do takiego projektu, który prowadziłam razem z CAO, właśnie do projektu Dobra Łącza, który polegał właśnie na takiej edukacji filmowej i pracy z tymi kompetencjami społeczno-emocjonalnymi w oparciu o film. Ja prowadziłam to z klasą małych dzieciaków, to znaczy to była klasa trzecia, gdzie generalnie najważniejszą dla mnie nauką i lekcją było pytanie, a jak myślicie, jak to widzą dorośli? Więc te informacje o tym, jak oni patrzą na ten świat dorosłych, jak i niestety, no powiem Państwu, mają sporo nam do zarzucenia i to takich, no tak, to mają rację. Ale właśnie patrzenie przez moment na ten nasz taki zagoniony, uporządkowany, czasami bardzo chaotyczny, dorosły świat, gdzie często wychodzimy z takiej pozycji, że po prostu wiemy lepiej. Nagle jak się patrzy oczami dziesięciolatka, to też się robi taka stopklatka i takie zatrzymanie, że no cholera, mają rację, no mają rację. Więc tutaj to też jest dla mnie, jako osoby dorosłej, która zajmuje się taką bardzo delikatną materią, to jest taka przestrzeń do takiego codziennego wypełniania, tak? Że modeluję, że pokazuję, że to, co ja mówię, oni to niosą, gdzieś to przeżywają, więc to jest dla mnie, no mówię, no jakby nauka z obu stron. Ja im coś pokazuję, coś daję dorosłego, może coś porządkuję, może coś uczę, ale też oni uczą mnie, jak nie tracić tej dziecięcości, tak? I jak ten dorosły świat może być dla nich bardzo niezrozumiały czasami. No ja nie zapomnę tego pytania, zresztą kiedyś wam pisałam to w projekcie, jak dzieci mi napisały, dlaczego dorośli oszukują w emocjach i mówią, że w ogóle tak się nie czują, a przecież oni doskonale wiedzą, że oni się tak czują. To szczególnie chodziło o złość, także dlaczego dorośli udają, że nie czują złości? Przecież dzieci wiedzą, że ci dorośli czują złość. Więc to też później było takie bardzo rozwijające. I bardzo dużo o tym dyskutowaliśmy i ten świat dorosłych staraliśmy się, wcale nie świat dzieci, ale świat dorosłych rozszyfrowywać, dlaczego to właśnie dorośli tak robią i jak to właśnie na nich wpływa. Natomiast no myślę, że też bardzo ważne a propos takiej pracy z kompetencjami społeczno-emocjonalnymi, takim bardzo ważnym polem to jest praca z rodzicami, bo tutaj ja wychodzę z takiego założenia, im więcej czytam, im więcej się pokazuję na różnych stronach parentingowych, jestem w ogóle fanką tych stron, czytam i otwieram oczy ze zdumienia. Im więcej jest różnych teorii, im więcej jest różnych metod, im więcej różnych wskazówek, im więcej różnych, nie wiem, fascynujących odkryć, to mam wrażenie, że ci rodzice są coraz bardziej pogubieni i coraz bardziej niepewni w takim rodzicielstwie i coraz więcej jest takiego wycofania, żeby nie popełnić błędu, tak? Bo będę niedoskonałym rodzicem. Więc im więcej się mówi o takich emocjach w kontekście też i rodzicielstwa i pokazywania tym już na dorosłym ludziom, że to nie chodzi o to, żeby nie popełnić błędu, tylko chodzi o to, żeby być w relacji, a relacja zakłada zmianę, relacja zakłada błąd, relacja zakłada zranienie kogoś, przebaczenie itd., itd., tym ta bliskość jest pełniejsza, tak? Że to budowanie bliskości jest trudne, ale to budowanie bliskości jest niezmiernie fascynujące. Więc te kompetencje społeczno-emocjonalne, jeśli chodzi o taki grunt szkolny, to dzieci są niesamowitą bazą do uczenia się o dorosłości, o naszym funkcjonowaniu, ale właśnie tutaj ta praca z rodzicami, na którą ostatnio jakby przykładam coraz większą wagę, właśnie poprzez takie rozmowy. My się raz w miesiącu spotykamy z rodzicami w przekroju od klasy 0 do klasy 8. Kto chce, to przychodzi, toczymy sobie po prostu rozmowy na różne tematy. Czasami jest to
nie wiem, piątka rodziców, gdzie sobie siadamy i zastanawiamy się. Ostatnio była taka potężna dyskusja na temat wizerunku dziewczynek w internecie. I tutaj po prostu wszyscy sięgają, co wiedzą, co wyczytali na różnych portalach, bo każdy z nas ogląda co innego. Potem oczywiście to jest fantastyczne. Zawsze pada to. Za moich czasów tego nie było, więc wszyscy jesteśmy w tym okresie, że za naszych czasów tego nie było, po czym się zastanawiam, dlaczego teraz, czy lepiej, czy gorzej. Więc no i to jest jak najbardziej rozwijanie właśnie tej pracy z emocjami, tego budowania pozytywnej, takiej samooceny, rozumienia w ogóle, rozumienia przede wszystkim siebie, tak? Rozumienia siebie jako rodzica. Nie oceniania, nie krytykowania, tylko że jako rodzic też mam prawo do różnych, nie wiem, emocji, uczuć. Więc tutaj no, takie rozwijanie tych kompetencji, jakby staram się, czy próbuję na przeróżnych płaszczyznach. Może ostatnio mniej z dziećmi, rzeczywiście trochę mniej z dziećmi, natomiast coraz więcej widzę, że tego potrzebują osoby dorosłe, no właśnie szczególnie rodzice, którzy potrzebują bardzo dużego wsparcia, bo są tacy pogubieni w swoich emocjach, ale też i w emocjach dzieci. Natomiast zawsze, zawsze, ilekroć prowadzę różne zajęcia, spotkania, odkąd prowadzę, odkąd pracuję, to ta relacja rodzic-dziecko wychodzi zawsze jako najważniejsza. Nie jako dziecko-nauczyciel, tylko jako rodzic-dziecko. Zawsze dzieci mówią, że to mama i tata są dla nich najważniejsi, to są ich autorytety, obojętnie czy to by byli. Uwaga, jeżeli to byli trzecioklasiści, gimnazjaliści, to ten rodzic też był ważny, najważniejszy w życiu. Więc jakoś tak ostatnio doszłam do wniosku, że dobra, dzieci są jakoś tam zaopiekowane, pracujemy, wiemy, bo rzeczywiście cała ta społeczność szkolna jakoś stara się tutaj kształtować i bazować na tych kompetencjach emocjonalnych. Natomiast no, teraz pora się zająć dorosłymi i tych dorosłych trochę wesprzeć. Bo rzeczywiście w tym świecie można się pogubić. Ja tutaj chciałem też zareagować jako rodzic właśnie jednego dziecka w klasach 1-3, drugiego dziecka, no tak pod koniec podstawówki. To takie dwie rzeczy, bo w ogóle tak, jak najbardziej wydaje mi się, że to ta właśnie praca z rodzicami to jest jedna z takich pól, na które można te projekty realizować, wydaje mi się. No bo czy to jest właśnie ta kwestia w ogóle współpracy z rodzicami, prawda? Ustawienie tej współpracy, żeby po prostu oni też mogli potem wspierać, żeby wiedzieli, co się dzieje w szkole, prawda? Z czego różne rzeczy wynikają, które robimy też w szkole, w pracy nawet, na przykład jak pracujemy z dziećmi czy z młodzieżą, z czego wynika, nie wiem, czy przesadzanie, prawda? Czy jakieś tam tematy, na przykład, z którymi one mogą iść potem do domu, tak? Czy z historii, czy z jakieś takie trudne czasami tematy, prawda? Rozmawiamy o emocjach, tak na przykład, i potem dziecko przychodzi i właśnie pyta o jakieś trudne sprawy, prawda? Nie wiem, na przykład o podejście do śmierci, prawda? To w podstawówce są takie tematy w lekturach, prawda? Czy jakieś te straty, czy właśnie no, wojenne, prawda? Różne okołowojenne tematy też mogą się pojawiać, więc to jest też takie właśnie, żeby rodzice wiedzieli. A z drugiej strony też wydaje mi się, że też to, co ja pamiętam jeszcze z czasów, kiedy moje dzieci były w przedszkolu, kiedy właśnie my często jako rodzice byliśmy zapraszani, żeby z tymi dziećmi wspólnie coś zrobić po prostu w sali, prawda? Na koniec dnia właśnie w przedszkolu siadaliśmy jakieś warsztaty, prawda? Często to były takie właśnie coś tam, jakieś rękodzieło, jakieś tutaj takie lepienie, prawda? Malowanie, takie rzeczy wspólne. I potem w podstawówce tego nie miałem nigdy, a brakowało mi właściwie. Dlaczego my tego nie robimy, prawda? Że takie właśnie trochę zobaczcie, jak ci nauczyciele właśnie pracują z dziećmi naszymi. Trochę właśnie pobyć razem w takiej sytuacji, może też oswoić nawet klasę, prawda? Że to jest... Ja oczywiście mówię znowu o podstawówce, nie o tych starszakach już, nie mówię o liceum czy końcówce, ale właśnie, jeśli tych rodziców się od początku włączy, gdybym miał taki włączony w takie działania właśnie ze swoimi właśnie dziećmi, poznałbym też nauczycielkę swoich dzieci lepiej, innym miałbym od razu też relacje z tą nauczycielką. I mam niezłe, ale takie mam poczucie, że to jest też ta kwestia właśnie, jeśli zbudujemy od początku takie podejście, to będzie może ciąg dalszy lepszy, tak? Bo znowu, historie są różne z rodzicami, prawda? I tutaj moglibyśmy osobną webinarium temu poświęcić. Natomiast tak sobie myślę, że
Ta kwestia jedno to jest właśnie to zaangażowanie rodziców od początku, żeby pracować właśnie z dziećmi, a drugie to jest też właśnie, jak ty na przykład, też taki ważny temat, na który zawsze zwracam uwagę właśnie pracując z tymi naszymi tematami i też właśnie wspominając właśnie, jak to zebrania wyglądają, prawda, że siadamy w tych ławkach jak te dzieci, prawda, że to jest też takie stygmatyzujące i takie etykietujące, że właśnie my tutaj słuchamy tej pani z katedry, prawda, mówiącej do nas i tak ja mnie zawsze kusi, żeby wiecie, żeby zaproponować, że usiądźmy w kręgu jednak albo zróbmy to inaczej, żeby tę siłę głosu zrównoważyć, prawda? Żeby to nie było tak, że my słuchamy i ewentualnie boimy się coś powiedzieć, zapytać, zaproponować, bo siedzimy w ławkach i jesteśmy znowu w tej szkolnej sytuacji. A wydaje mi się, że jakbyśmy się usiedli w takim kręgu na przykład, to dużo większa byłaby łatwość w zabraniu głosu. Taką ja czuję jako taki bardzo aktywna osoba. Ja czuję, że miałbym większe prawo do zabrania głosu niż właśnie ten rodzic siedzący w ławce. To taka moja perspektywa przy okazji na włączanie rodziców. Wiesz co, ja myślę, że to jest przeróżnie, tak, że to wygląda też przeróżnie w zależności od tego, na ile się dobrze czuje nauczyciel, tak, jaka panuje atmosfera. Nie wiem, czy na przykład nie wiem, w szkole, która ma 1500 uczniów, by się dało, tak, no ja mam to szczęście, że pracuję w takiej szkółce, gdzie to jest taka szkółka wielopokoleniowa, tak, więc no babcie przyprowadzają znaczy najpierw były jako mamy, teraz przyprowadzają wnuków, więc my po prostu tam wiemy od pokoleń. Czasami wiemy, jak to wygląda. To jest też czasami niedobre, drodzy Państwo. To nie jest tak, że to, bo to bardzo ułatwia, a z drugiej strony też, no wiecie, no po prostu jesteśmy ludźmi, więc jeżeli tak przysłowiowy Kowalski taki był, to będzie taki jego syn i taki jego wnuk i tak dalej, i tak dalej. Więc to też trzeba czasami wybijać tak mocno z rytmu, bo co innego jest 1500 uczniów, a co innego, kiedy tych uczniów jest, nie wiem, 250, tak? I się znamy, bo mieszkamy w okolicy i sąsiadujemy z nauczycielką przez płot, nie? No to inaczej. To nie jest wiejska szkoła, ale to tak po prostu wygląda. Natomiast a propos to, co powiedziałaś, ja przynajmniej mam taką refleksję z pracy z rodzicami, że rodzice się boją podejmować takich trudnych tematów, w sensie trudnych emocji, tak? Że bardzo fajnie jest powiedzieć, że nie wiem, klasa jest super, czy dzieci są super, że rewelacyjnie, nie wiem, współpracują, ale jeżeli już chodzi na przykład, nie wiem, o złość, zazdrość, gniew, a czasami, ostatnio miałam taką rozmowę i to z rodzicem jednym, którego dziecko właśnie non-stop wspominało o śmierci. To było takie bardzo filozoficzne, bardzo głębokie pytania i ten rodzic wykazywał taki duży niepokój, i kiedy ja powiedziałam, ale proszę panią, pani dziecko jest filozofem po prostu, to są egzystencjalne pytania. Ludzkość od pokoleń sobie zadaje to pytanie i nikt nie zna odpowiedzi, to po prostu nagle widziałam, że jakieś jest inne spojrzenie na to dziecko, tak? Że to wcale nic strasznego, tylko w tym nagle ten rodzic zrozumiał, że to dziecko rzeczywiście w takim rozwoju poznawczym, no sięga tam, wiecie, gwiazd, nie? To nie chodzi, że to był mocno zaniepokojony. Także po prostu takie zwykłe wyjaśnianie, ale my też bardzo często z tymi rodzicami po prostu jakby dzielimy się swoimi emocjami, z czym nam jest trudno, tak, że to wcale nie jest takie łatwe, ani takie proste, tam nie wiem, okiełznać tą klasę, która jest taka tam, nie wiem. I nagle się buduje takie poczucie zrozumienia, zwyczajnego zrozumienia, bo to tam nie chodzi o to, żebyśmy sobie spijali z dzióbków i nie wiadomo, jak tam sobie tutaj się komplementowali, tylko żebyśmy się rozumieli w tym, tak. I takie gdzieś otworzenie się i powiedzenie o tym, że no nie wiem, jest mi trudno jako nauczycielowi, jest mi też trudno jako osobie po prostu zwyczajnie pewne zachowania czy pewne sytuacje gdzieś tam przyjąć i czuję to i tamto, no to zupełnie otwiera inny kanał komunikacyjny, tak? Także no, ja też nie oczekuję, wiecie, jak prowadzę te spotkania, drodzy Państwo, to też nie oczekuję, że tych rodziców będzie, nie wiem, setka, tak? Że to moja koleżanka, która prowadzi taki rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych, ale w oparciu o czytelnictwo, o książki i pokazuje, spotyka się z tymi rodzicami i opowiada o książkach. Które warto, które nie warto. Więc bardzo była zadowolona, kiedy przyszła jedna mama i one przytoczyły taką wielką dyskusję na ten temat. Mogły sobie obejrzeć te książki, tam podyskutować. Więc to są czasami bardzo
Nie muszą być to spektakularne rzeczy, tylko takie malutkie, ale mamy tą świadomość, wszyscy mamy tą świadomość, że to są niezmiernie ważne rzeczy, tak? Że to jest coś, co wyposażymy to młode pokolenie, tych młodych ludzi i wypuścimy, tak? I z czego oni będą z tego plecaczka sobie wyciągać i będą czerpać. Będą sobie czerpać i to poczucie takiej dobrej samooceny, nie takiej bezkrytycznej, tak? I z taką umiejętność radzenia sobie no właśnie z tymi trudnymi pytaniami dotyczącymi straty. Będą sobie potrafili radzić z zazdrością. Więc no czasami to nie trzeba robić, nie wiadomo, jakiejś konferencji, nie wiadomo czego, tylko po prostu pokazać trzy książki i głęboko na ten temat podyskutować. I po prostu potem wszyscy mi mówią, kupiłem tą książkę, albo obejrzałem z dzieckiem ten film, jest super. Więc to są czasami bardzo proste działania, nie jakieś takie, wiecie, czary mary, tylko po prostu zwykła, taka normalna rozmowa. My też bardzo dużo rozmawiamy o swoich dzieciach, więc też jako nauczyciela o swoich dzieciach rozmawiamy. Czasami, oczywiście no nie z stałym gronem pedagogicznym, ale też po prostu się wspieramy we wszystkich porażkach wychowawczych. I dzisiaj sobie piszę, dzisiaj poniosłem porażkę wychowawczą, nie? Myślę, że to jest bardzo ważny wątek i też taki dotyczący tego organizowania działań różnych takich, czy w klasie, czy w szkole, właśnie żeby uczyć właśnie tak między innymi tego, że coś się może nie udać po prostu, albo coś nie Tak. wyjdzie tak, jak chcemy, coś jak założymy i wyjdzie inaczej. I to jest w porządku, prawda? Że to możemy wyciągać jakieś wnioski, możemy coś na ten razem zrobić inaczej, albo po prostu możemy przyjąć, że wyszło inaczej niż założyliśmy i to jest też w porządku, prawda? Dopóki nie będzie jakiejś katastrofy, nikt właśnie nie zostanie poszkodowany, no to w porządku, jakby to po prostu trochę inaczej wyszło. Myślę, że to jest jedna z tych kompetencji społeczno-emocjonalnych, właśnie, na które trzeba przygotowywać. Właśnie też słuchałem ostatnio nauczycielki, która mówiła właśnie o tym, że używa, to chyba nawet wczoraj podczas warsztatu innego, że używa, robi dzień planszówek po prostu, żeby właśnie między innymi ćwiczyć porażkę, przegrywanie, no bo raz się wygrywa, raz się przegrywa. I to jest jedna z tych kompetencji właśnie, którą trzeba nabyć, żeby tych umiejętności, tych takich, no właśnie postaw, prawda? Co robimy, jak przegramy? Czy zezłościmy się, wywrócimy te pionki i te plansze, czy po prostu powiemy, okej, tym razem przegrałem, następnym razem może mi się uda lepiej po prostu. I to jest też taka emocja do zniesienia, prawda? Żeby ją wytrzymać, żeby ją zrozumieć, tak? Czuję, co ja czuję, prawda? Gdzie to czuję, jak na to reaguję, i nauczyć się tego. I właśnie. Agnieszko, ty też pracowałaś w programie Dobre Łącza swojego czasu i też i wokół filmu, prawda? Bo to jest też ważny wątek, też w takich działaniach, które można z Centrum Edukacji Obywatelskiej realizować, bo mamy platformę filmową, na której mamy filmy krótkometrażowe, z których można korzystać właśnie w szkole, można je pokazywać. One dotyczą bardzo różnych tematów, prawda? I są takie dla młodszych dzieci, i dla starszych dzieci, i dla młodzieży, takich nawet plus 15, plus 8, no nawet 18-latków mamy takie trudniejsze, najtrudniejsze filmy. Czasami tematy są właśnie bardziej, żeby rozwijać poszczególne kompetencje społeczno-emocjonalne, a czasami rozmawiać o różnych trudnych sytuacjach, trudnych tematach, ważnych tematach. Aga, ty też u siebie w szkole pokazywałaś filmy, nawet robiłaś to takie duże te pokazy. No powiedz troszkę o tym właśnie, jak to wychodziło, jakie miałeś założenia, co twoi uczniowie wynosili z tego, jak się bawiliście. Dobrze. Dzień dobry. Oficjalnie już teraz ja nazywam się Agnieszka Przybylak i tutaj powiem szczerze, że jestem w tak trudnej sytuacji. Wydawało mi się, że w lepszej będę jako kolejny jednak tutaj prelegent, ale Ula poruszyła już tyle wątków, o które chciałabym się zaczepić, że rzeczywiście mam teraz taki mętlik troszeczkę. Jeśli chodzi o rzeczywiście te programy związane z rozwijaniem umiejętności emocjonalno-społecznych, no to w całych programach już trochę się czuję takim weteranem, bo rzeczywiście chwytałam na przestrzeni tych ostatnich lat bardzo różne tutaj działy, które CEO poruszało. Rzeczywiście dobra szkoła, ale i też równość płci i globalna szkoła, gdzie tak naprawdę ta różnorodność cały czas się przewija. Ja w swojej codzienności szkolnej mam taką specyficzną funkcję, tak? Bo jestem nauczycielem współorganizującym proces kształcenia, czyli tak typowo tym nauczycielem wspomagającym, ale też terapeutą pedagogicznym. I powiem szczerze, że
już na przestrzeni dobrych tych kilku lat też przeskakuję trochę tak z tej roli takiego, no, niektórzy to nawet tak uznają symbolicznie jako cienia, takiej cichej strefy, bo tak naprawdę no, na tej lekcji nie jestem widoczna. Znowu wyskakuje ze mnie ten aktywista i chce działać w ramach samorządności uczniowskiej, i dlatego też bardzo zaczęłam się otwierać dzięki też programom COVID-owym na właśnie projekty edukacyjne, projekty społeczne, działać z większymi grupami, ale też z takimi grupami, gdzie wsparcie już jest, powiedzmy, bardziej specjalistyczne, tak? Jeśli chodzi o te moje doświadczenia, tak króciutko, to też będę mówiła z perspektywy pracy na przestrzeni szkoły podstawowej, wręcz od zerówki, teraz do liceum, ale też z perspektywy, o czym tutaj Janek wspominał, doradcę metodycznego w obszarze kształcenia specjalnego w ramach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Praktycznego. I zacznę od tego, jeszcze pozwolisz, Janek, że jednak nie powiem o tym, o dobrych łączach, tylko odniosę się do tego ostatniego wątku, o którym wspominała Ula, czyli właśnie rodziców, pracy z rodzicami. Tak można powiedzieć trochę przekornie, dlatego że rzeczywiście, nawet pracując teraz na szerszą skalę z nauczycielami, ten wątek pedagogizacji rodziców jest bardzo silny. I rzeczywiście nauczyciele szkoły, przedszkola bardzo tą kwestię zaczynają tak wyciągać na wierzch, mówiąc kolokwialnie, i zgłaszać potrzebę, żeby tutaj takie wsparcie uzyskać, jak rzeczywiście z rodzicami pracować, jak wspierać rodziców w tej części wychowawczej, tak, dzieci, nie tylko edukacyjnej. Ja też upatruję w tym, bo różnie to można postrzegać, tak, że niektórzy będą rzucali hasłami, że no tak, to szkoła teraz się nie będzie zajmowała, tylko chcemy przerzucać na rodziców odpowiedzialność, tak, no jakby to było tylko po naszej stronie. Ale z drugiej strony ja widzę taką moc właśnie tych form skierowanych do rodziców ze szkoły, z przedszkoli, jako opcję na to, co się dzieje teraz względem dzieci, to, co się dzieje w domach, że rzeczywiście na bardzo drobne problemy, które można by było, na trudności, na te wyzwania, które się pojawiają u tych młodych ludzi, zaradzić tą siłą rodziny, tego najbliższego wsparcia, czy nawet samego dziecka, tylko je troszkę wzmacniając, można by było te wyzwania rzeczywiście i tych samo wzmacniając jeszcze pewność siebie, wzmacniając pewność siebie dziecka, samemu rozwiązać. A od razu jest taka ścieżka, ja widzę, taka mania szukania specjalistów. Na wszystko mają zaradzić specjaliści. Od wszystkiego mają być terapie, od wszystkiego od razu specjalistyczne metody, które tak naprawdę nie są żadną magicznym czary-mary, tylko no właśnie systematycznym wzmacnianiem, systematycznym jakimiś drobnymi kroczkami, o tym, co też Ula to wspominałaś, że to nie jest nic spektakularnego. Tak jak i nasze działania w ramach tutaj szkoły, w ramach projektów edukacyjnych, to są takie malutkie kroczki, które oczywiście wykonywane przez coraz większą grupę, czy z coraz większą aktywnością, zaangażowaniem, nagle powodują, że tworzy się coś niesamowitego, wielkiego, o czym trąbimy na całą Polskę, czy jeszcze dalej. Ale to nie jest coś, co w koncepcji może miało być czymś ogromnym, tak? To zazwyczaj właśnie wydaje mi się, że te najciekawsze projekty, widzę też ze swojego doświadczenia, to się zaczynało od czegoś bardzo niepozornego. I dopiero to gromadzenie tych kolejnych doświadczeń, motywowanie, bo też tutaj mamy poruszyć kwestię motywowania dzieci i młodzieży do działań, to jest takie napędzające się, taka siła, tak? Sama, że młodzi ludzie widzą, że mają tą sprawczość, są efektywni w tych swoich działaniach i mają energię do kolejnej inicjatyw, tak? Więc jak najbardziej ta pedagogizacja rodziców w takim kierunku, że jest w nas siła, w nas wszystkich, w każdym jest, tak? Są te moce i możemy sobie radzić. Oczywiście, że to nie chodzi o to, żeby totalnie zmieniać teraz myślenie, że jest jakby druga strona, że się boimy tych specjalistów. No to nie o to chodzi, żeby totalnie od tego odchodzić, ale jakby kierujmy się do pomocy specjalistycznej już w wyjątkowych sytuacjach, tak? Kiedy to już naprawdę wyczerpaliśmy te nasze
naturalne tutaj moce i to najbliższe środowisko, a nie od razu, bo ja widzę to po tych dzieciach, z którymi ja pracuję, pracowałam od szkoły podstawowej, że no, to tworzy właśnie znowu tą pasywność, że ja oddaję się w czyjeś ręce i niech ten ktoś zrobi za mnie, tak? Znaczy jakby poukłada moje życie i to od najmłodszych lat zaczęło się tak dziać, więc tego się obawiam i tutaj wydaje mi się, że w tym wymiarze będzie to bardzo dobre rozwiązanie, żeby z tymi rodzicami rzeczywiście otwierać się na rodziców. I o wiele łatwiej rzeczywiście, wydaje mi się, Janku, to się rzeczywiście w przedszkolu zadziałać i na poziomie szkoły pierwszego etapu edukacyjnego w klasach 1-3. I bardzo dobre jest to, o czym też tutaj zostało wspomniane, i to wydaje mi się, że rozwija się ten trend, odchodzenie od tej kultury błędu i pokazywanie rzeczywiście autentyczności w funkcjonowaniu szkoły. Bo o ile był taki trend, żeby pokazywać taką piękną stronę, tą laurkę, tak? Nawet zapraszać rodziców. Dzieci mają wystąpić idealnie, ma się coś zadziać, takiego konkretnego, takiego wow, żeby rodzice byli pod wrażeniem. Cudowna szkoła, cudowna placówka. A teraz raczej wchodzi się w taką widzę też i jakby zachęcani jesteśmy do tego, żeby pokazywać, tak, tu w tych obszarach radzimy sobie dobrze, działamy, tak? Czy właśnie wchodzenie bardziej w warsztaty, że możemy coś wspólnie zrobić. To też pokazuje, jak dzieci pracują w grupie, jak to dziecko funkcjonuje, bo często rodzice nie mogą przejść z tego obrazu dziecka w domu do obrazu dziecka w szkole. Jakby nie wierzą, że to dziecko może się inaczej zachowywać, gdyż gdyby spojrzeli nawet na swoje funkcjonowanie w czterech ścianach domowych, a chociażby w miejscu pracy, no to też jest zupełnie inne funkcjonowanie, tak? Więc pokazywanie tego, że ktoś się może rozpłakać, ktoś może się zdenerwować, tak, w tej pracy, no to jest nasza codzienność szkolna, tak? Więc no, wydaje mi się, że ta autentyczność też jest bardzo ważna i żeby tutaj tworzyć takie przestrzenie do tego spotykania się z rodzicami, to jest kluczowe. I co dalej, tak sobie właśnie tutaj notowałam też w trakcie, ale jeszcze też w kontekście nawet rodziców i w ogóle pracy z młodzieżą już bardziej teraz, odnoszę się do tego, co jest mi teraz najbliższe, jest dla mnie wyzwanie bardzo dużym, przejście ze szkoły podstawowej, też bardzo dużej szkoły podstawowej, gdzie się udawało też pracować z rodzicami, jak najbardziej, mimo tego, że ta społeczność była tak liczna. Zupełnie inne środowisko, szkoły bardzo blisko, ale mimo wszystko teraz na etapie tej szkoły średniej, dzieci bardzo poranione tą swoją historią szkolną, bardzo zniechęcone, obudowane murami, więc tutaj dotarcie do nich jest bardzo trudne, ale z drugiej strony też widzę w kontekście emocji, bo ten temat emocji i generalnie edukacja w tym wymiarze, no już od kilku, znaczy to zawsze się działa, tak? Ale teraz taki znowu silny akcent na to, powiedzmy, że już od kilku lat jest kładziony w różnego rodzaju projektach, to ja zauważam akurat u tych, tej grupie wiekowej, czy już takich nastolatków poważniejszych, że z kolei, no właśnie, wkradają się różne takie zafałszowania. Bo wydawałoby się, no oni już wiedzą, potrafią nazwać emocje, no nawet tak teoretycznie potrafią opowiedzieć, jak sobie z tymi emocjami radzić, co powinny, jakie techniki, strategie się zastosować. No bo jakby tym byli karmieni w szkole podstawowej, tak od przedszkola. No nagle się okazuje, że zaczyna funkcjonować, nie wiem, czy tutaj Agnieszka też, jako też przedstawicielka szkoły średniej, potwierdzi to, co ja mówię, ale ja dostrzegam akurat w tym moim środowisku coś takiego, że jest takie zafałszowanie troszeczkę tej wiedzy o emocjach. Jeżeli się mówiło o tym, że tak, macie prawo do przeżywania emocji, do emocji tych, które są przyjemne, tych, które są trudne, to nagle zaczynają dawać sobie no, prawo, żeby te emocje przejawiać, no właśnie, zawsze i wszędzie, z takim natężeniem, jakie tylko im dowoli, bez względu na to, czy innym to przeszkadza, czy nie. Znaczy jest takie, no może to zabrzmi trochę niepoprawnie politycznie, ale jakby nie mówi się o tym, że w pewnym momencie nad tymi emocjami jednak trzeba troszkę zacząć panować.
I o ile ja mogę z pełną siłą wyżyć się wtedy, gdzie innych nie ma, to jakby nie mam już takiego prawa społecznego, żeby wykrzykiwać, rzucać krzesłami w sali, gdzie są inne osoby, tak? Więc, ale bo i wtedy pada hasło, ale ja mogę przeżywać emocje, jak chcę. Czy ja mam prawo do przeżywania emocji? No, jednak, o ile dla dziecka w przedszkolu czy 1-3 możemy mieć taką otwartość, żeby on wyraził, a później z nim o tym popracować, no to już jeśli chodzi o nastolatka, no to to nie jest już adekwatne zachowanie, tak? Jasno, możesz przeżywać emocje, ale musisz też wykonywać tą pracę nad tym, żeby nad nimi panować, albo wiedzieć, gdzie je skanalizować i gdzie rozładować je z taką mocą, jaką powiedzmy potrzebujesz, tak? Więc no, tutaj na pewno w tym wymiarze ja widzę tą przestrzeń do pracy dla siebie, chociażby właśnie z wykorzystywaniem tych filmów, tych animacji, które są w programie Dobre Łącza, bo jak najbardziej, powiem szczerze, tam są dla różnych grup wiekowych, ale ja czasami z moimi tutaj licealistami wykorzystuję nawet te dla tych dedykowane tym najmłodszym. Bo nawet my jako nauczyciele podczas tych warsztatów, kiedy oglądaliśmy te filmy, to dla nas, czy wydaje dla mnie, one były wartościowe i wnosiły też jakieś zmiany postrzegania tego, co jest dookoła, tak? Więc jak najbardziej trochę przekornie, też właśnie już tym moim takim prawie dorosłym uczniom to puszczam. Oni na początku się burzą, co to, ale zdarza się, że naprawdę tutaj wiązuje się bardzo ciekawa dyskusja i nagle odkrywają coś, co wydawało się, że jest nie do odkrycia. Więc to jedno, ale z drugiej strony właśnie bardziej działam teraz z tymi filmami w tych działaniach jeden na jeden, indywidualnych, właśnie w ramach zajęć terapeutycznych, gdzie wykorzystuję je do zwiększenia samoświadomości. Tu była mowa o świadomości i też o poznawaniu się wzajemnym w grupie, bo to w ramach tych projektów i inicjatyw społecznych rzeczywiście jest bardzo ważne, żeby się tworzyła pewna społeczność, pewna wspólnota. Ale z drugiej strony ja na tym etapie właśnie widzę, no właśnie, wychodzenia ze sfery komfortu. Widzę, że jest taka duża potrzeba też, żeby zadziałać jednak jeden na jeden, tak indywidualnie, żeby te młode osoby, szczególnie ja tutaj pracuję też, wiadomo, ze względu na specyfikę swojej specjalności, z uczniami w spektrum autyzmu, już takimi młodymi, dorosłymi młodzieżą w spektrum, gdzie oni nie mają świadomości w ogóle diagnozy. No wiedzą, tak? Wiedzą, że mają to orzeczenie, wiedzą, znają nazwę, ale kiedy zaczynamy o tym rozmawiać i drążyć, oczywiście z zachowaniem tych ich granic, na ile oni chcą o tym rozmawiać, to zupełnie nie mają świadomości, co to tak naprawdę może dla nich oznaczać, co to dla nich oznacza. I okazuje się, że to jest takie źródło niesamowitego lęku i różnych kompleksów, które przez te lata tej edukacji się nakładały. Jakby ta rozmowa nie była podjęta. Więc sama świadomość i ciała, i tych swoich emocji, które są w nich, to dla mnie jest teraz ten główny temat, który też dzięki tym filmom z Dobrych Łącz rzeczywiście mogę zadziałać. Jeszcze tak szybciutko, bo tutaj ten czas tak szybko, te minutki się zmieniają, mijają, więc na pewno. Tak jak tu Janek wspomniał, ja działałam z różnymi. Tak powiedziałam o tym, że działam jeden na jeden, ale wcześniej więcej można powiedzieć, że bawiłam się troszkę działaniem ze zbiorowością większą szkolną w ramach samorządu uczniowskiego. Jak najbardziej potwierdzę to, co powiedziała też Ula, że to są te wspomnienia, które zostają z uczniami. I teraz absolwenci nawet, jak powiem więcej, to nie są tylko wspomnienia. Bo ja widzę po moich absolwentach ze szkoły podstawowej, oni jeszcze się do mnie teraz odzywają, no to nie są jeszcze z przestrzeni roku, 2 lat, odzywają się, żeby przenosić te projekty, które realizowaliśmy, chociażby to kino plenerowe na koniec roku szkolnego, które samorządem zrealizowaliśmy w ramach też tego grantu COW-owego. Oni dopytują, bo coś tam im umknęło, na przykład, gdzie to się załatwiało? Niech pani nam poda to źródło, bo chcemy to zrobić w naszej szkole. Czy realizowaliśmy takie projekty typowo wyciągania problemów globalnych, które no, mają też odniesienie do tego szkolnego podwórka naszego, jak chociażby ubóstwo menstruacyjne, czyli właśnie te skrzyneczki, w ogóle rozmawianie o dojrzewaniu,
czy problem marnowania żywności, lodówek społecznych, więc oni teraz znowu wracają do tego, bo to, co robiliśmy, chcą przenosić w swoich szkołach średnich, tak, żeby to zafunkcjonowało, bo oni oczywiście pracując tutaj, zdobywając te doświadczenia w takiej autoprezentacji, w działaniu w grupie tej zadaniowej, ściśle tak koordynując małe działania, no tak się wzmocnili, że od razu przechodząc do szkoły średniej, wskoczyli do tych samorządów, do rad samorządu uczniowskich, tak? I to procentuje. Więc jak najbardziej tutaj dużo się dzieje. Więc są te, tak, takie długoterminowe, odroczone trochę nagle efekty. Bo tu Ola też wspominałaś o tym, że czasami tego nie widać. Nie widać. Trąbimy raz, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty, mówimy, poruszamy. No nie, nic, nie trafia, nie trafia. I nagle takie. No i nagle. I się zmienia, tak? Więc może na razie tyle. A Wiesz, jeżeli jak będzie. zaczęłaś Też o tym, o zachęcam, tym. może. Ja tak tylko, przepraszam, trochę tutaj powiem, że jeżeli jakiś wątek by Państwa zainteresował, czy jakiś projekt, który można by było rozwinąć, to zachęcamy do zapisania na czacie, to będziemy przekierowywać albo rozwijać temat. Tak. Tak, kiedy bym wrócił właśnie jeszcze na chwilę do tego pokazu filmowego, bo to rzeczywiście jest takie ciekawe, jak można tutaj całą społeczność szkolną właściwie zaangażować. Ale jeszcze chciałem dać Agnieszce drugiej głos też, no właśnie może w odpowiedzi do tego tutaj też z czatu wątku właśnie, że trudniej w szkołach średnich zainspirować do wspólnych działań młodzież, która się zamyka w kręgach. Powiedz Agnieszka, jak ty masz, jakie to jest twoje podejście, jakie też twoje pomysły, działania realizujesz w szkole? Dzień dobry wszystkim. Słychać mnie dobrze, mam nadzieję. Przepraszam, że tak znikam co jakiś czas, ale mam problemy z trzaskami jakimiś, więc po chwili one nikną. W każdym razie tak, zgadzam się z tym, że jest trudniej zainspirować młodzież w szkole średniej. Do mnie trafiają, tak zauważyłam od kilku lat, jakby dwie grupy uczniów po szkole podstawowej. Albo są to uczniowie właśnie już bardzo tacy zaangażowani, czyli przygotowani do działań wszelakich po szkole podstawowej, albo są to uczniowie totalnie niechcący się zaangażować w nic, wycofani, którzy boją się krytyki, ośmieszenia, wręcz najchętniej, tak obserwuję, weszliby pod ławkę. Więc ja muszę te dwie grupy w jakiś sposób połączyć i zadowolić, bo to też tak do tego trzeba podejść. Ale ja sobie zadałam kilka lat temu pytanie, jakiego ja bym chciała człowieka z tej szkoły przekierować dalej do życia. I właśnie to pytanie sobie, które zadałam, dało mi odpowiedź, że do takiego, który potrafiłby żyć w różnorodności. Ponieważ my jesteśmy szkołą w małym mieście, 30-kilkutysięcznym, i do nas większość dzieci trafia jeszcze z wsi otaczających, więc takie sobie zadanie i cel postawiłam, że one muszą wyjść w świat takie bardziej przygotowane i przygotowane emocjonalnie, żeby one się zderzyły z prawdziwym światem, takim, jakim jest, czyli kolorowym. I takim moim zadaniem jest nauczenie ich kolorów świata. To jest takie moje motto, że świat nie jest czarno-biały, a już nie daj Boże, nie jest biało-czerwony, tylko jest tęczowy, żółto-czarny, niebiesko-zielony, i one mają poznać te wszystkie kolory. I ja sobie zadałam takie zadanie, sobie postawiłam przed sobą, żeby im pokazać różne możliwości działania. I oni sobie mają wybrać, co im się spodoba, i będą ze mną działać. W jedno działanie zaangażują się mniej, w drugie może bardziej, ale muszę im dać taką paletę tych działań, żeby no, coś dla siebie znaleźli. Przy tym ja jeszcze też trochę dbam o siebie, bo mnie muszą interesować te rzeczy, żebym ja miała z tego frajdę. Bo jeżeli ja będę coś robić, co nie będzie mi stwarzać przyjemności, to po co mi to? To też nieszczęśliwy nauczyciel, to nie jest dobra rzecz dla ucznia, który ma być szczęśliwy.
I ja sobie tak badałam od początku i pierwsze moje kroki poszły w kierunku kampanii przeciw homofobii, ale to zupełnie przypadkowo. I tam jakby zaraziłam się taką akcyjnością, nie wiem jak to powiedzieć, i poszukiwaniami. I potem trafiłam w ręce Amnesty International i oni mnie uformowali tak naprawdę. I tam zaczęłam robić pierwsze projekty, fantastyczne. Jeszcze zanim mieliśmy wojnę z Ukrainą i naszą falę uchodźców tutaj do Polski, myśmy robili programy, projekty, które miały zmienić nastawienie, podejście do właśnie problemu uchodźstwa. I realizowałam programy Start the Change, Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. I te projekty pokazały mi naprawdę, że młodzież jak przebywa jakby poza salą szkolną, czyli gdzieś wychodzimy poza mury szkoły, dopiero wtedy oni się poznają i to jest ta kwestia takiej świadomości społecznej, że mogą coś działać i że są dla siebie ważni. I co jeszcze bym chciała Wam, kochani, powiedzieć, to, że co jest najważniejsze w tych projektach, to jest to, żeby oni poczuli, że są sprawczy, że coś dzięki temu projektowi osiągnęli. I co mogę polecić, to maraton pisarstów. Nie jest to bardzo trudna rzecz, natomiast cel jest taki bardzo wysoki, jakbym to nazwała, a uczniowie widzą swoją sprawczość, może nie od razu, może po roku, po dwóch, ale faktycznie ten maraton pisania listów angażuje ich emocjonalnie, bo poznają bohaterów tego maratonu, a także widzą, że faktycznie komuś pomogli, zmienili mu życie czy uratowali. I co jeszcze? Ja z tymi uczniami z maratonu wyszłam do społeczności lokalnej i my od 2018 roku organizujemy miejski maraton pisania listów. I ta moja młodzież szkolna jest tak zarażona, że idąc później na studia, oni sami organizują te maratony. Nie trzeba być żadnym członkiem Amnesty International. To jest po prostu chęć organizowania akcji. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, czy chciał uzyskać informacje, jak to zrobić, to ja to bardzo prosto wytłumaczę, więc możecie śmiało do mnie pisać. Co jeszcze? Ponieważ prawa człowieka, tak jak mówiłam, to była ta sprawa wyjściowa, ale też jeszcze bardzo chciałam zawalczyć z dyskryminacją i poszłam w stronę antysemityzmu i tutaj też zaangażowałam się w akcje propagowane przez muzea, Muzeum Galicja, Żydowskie Muzeum w Krakowie oraz przez Muzeum Żydów Polskich POLIN i dla początkujących, chcących w ogóle zaangażować młodzież w jakiekolwiek działanie, gorąco zalecam projekt Krokus Żydowskiego Muzeum Galicja. Żonki, to już jest troszkę poważniejsza sprawa. Jeśli chodzi o CEO, to wiadomo, Tydzień Edukacji Globalnej, szerokie działania naprawdę mogą każdego tutaj świetnego. I edukacji globalnych to jest wprowadzenie w naszym przedsiębiorstwie, mini przedsiębiorstwie kawy dekor, kawy fair trade i całego pojęcia. Więc uczniowie są zachwyceni, że wiedzą, co to jest, że u nas faktycznie coś zrobiliśmy dobrego. Więc poszłam też w tą stronę. W tej chwili pracuję z programem Polskiej Akcji Humanitarnej, Godziny Wychowawcze ze Światem. Należy przeprowadzić cykl 8 godzin i już myślimy wspólnie o zakończeniu i o akcji plakatowej, informacyjnej na terenie całej szkoły dla pozostałych uczniów. Chodzi tu o to, aby zmienili spostrzeganie świata z takiego europocentrycznego na faktycznie inne podejście do ludzi na innych kontynentach. Tu chodzi przede wszystkim o kontynent afrykański. Z innych działań to działanie na rzecz zwierząt na przykład. Bardzo angażuje klasy i emocjonalnie i robimy wszelkiego rodzaju zbiórki, takie bardzo pomagające i przy okazji uwrażliwiające na innych, na cierpienie, na pomoc.
Więc dużo się dzieje. Jedno jest ważne, żeby nie przedłużyć, nie wszystko naraz, tylko skupić się w danym roku na kilku akcjach. Ja pracuję od pierwszej klasy, do czwartej, do trzeciej i widzę, że są efekty, bo mam meldunki zwrotne, tak jak i koleżanki, poprzedniczki mówią, najpiękniejszej rzeczy, absolwent przychodzi i mówi, ojejku, a ja pamiętam, jak byliśmy w Domu Kultury i robiliśmy taką debatę o uchodźcach, jak pani tam się ostro wypowiadała, a myśmy bronili naszych argumentów, więc da się działać też w społeczności lokalnej. Nie robimy maraton pisania listów, rząd. No i Tak, bardzo przerywa. Ja się muszę może rozłączyć. tak, może spróbuj się rozłączyć, może też zresetuj sobie, Agnieszko, komputer swój i podłącz się do nas z powrotem, to może będzie lepiej. Bo jak, szczególnie jak mówisz, to właśnie jest. Znaczy, wydaje mi się, że było zrozumiale, ale jednak spróbuj, może to będzie może lepiej. To ja bym wrócił, Agnieszko, do Twoich jeszcze działań z samorządem wokół tych projekcji filmowych, bo to jest coś, wydaje mi się, co jest takiego być może najprostszego tak naprawdę do zrobienia, bo pracujemy w Centrum Edukacji z filmem, w związku z tym, że on niesie tak i wybieramy takie filmy właśnie pod tym kątem, żeby takie filmy, które niosą duży ładunek, prawda, czy tematyczny, czy emocjonalny, czy taki są gęste, bo są krótkie filmy, a mówią o ważnych sprawach, towarzyszą im też scenariusze lekcji, na różne tematy, prawda? Bo to czasami są takie przestrzeń internetowa, czasami jest pozainternetowa, czasami są takie, no, takie po prostu bieżące tematy. Czasami rozmawiamy o tych tematach, które są związane czy z wojną, czy właśnie z różnymi takimi trudnymi sytuacjami, czy trudnymi zjawiskami, jak rasizm, prawda? Czy w ogóle taka szukanie pomocy, prawda? Tak, w związku ze zdrowiem psychicznym. Więc to jest takie, prawda, narzędzie, które można czy w klasie zrobić taki pokaz i wtedy można prosić chętne osoby, prawda? Wtedy można pokaz ogólnoszkolny czy właśnie w sali gimnastycznej, czy dla swojej klasy i po prostu porozmawiać o tym filmie w związku z jakimś tematem konkretnym, czy można zaprosić gościa. To w zależności od tego, jakie mamy możliwości, ile mamy czasu. Ale powiedz, Agnieszka, o swoim tym jeszcze przypadku, żebyśmy tak konkretnie właśnie mieli taki mini poradnik właśnie, jak do tego można podejść w ogóle, żeby coś takiego zorganizować. Powiem szczerze, że z filmami tutaj z katalogu, z tego całego, można powiedzieć, pakietu tych filmów korzystam już chyba 3 lata, 3 lata tak naprawdę. I moje działanie z tym materiałem też na przestrzeni tych lat bardzo się zmieniło. Bo o ile na samym początku, gdzie pracowałam w szkole podstawowej i zaczynałam dopiero z tym pakietem filmów Dobre Łącza, no to rzeczywiście starałam się iść zgodnie ze scenariuszami, no bo tu jest też, no warto o tym wspomnieć, że jest ten pakiet i nie tylko scenariusza, ale i też takiego wsparcia teoretycznego, jeśli chodzi o dany obszar, który jest w tej animacji poruszany, tak, no ten główny temat. Więc tutaj starałam się rzeczywiście iść tak punkt po punkcie. Chociaż tutaj scenariusze były rozbudowane, są rozbudowane, więc oczywiście no, dostosowałam też do potrzeb mojej grupy, jak i do możliwości czasowych, bo ja raczej jestem taką osobą, która wyciąga i tą dyskusję przedłużam, więc już powiedzmy na te aktywności kolejne nie zawsze starczało czasu, ale robiliśmy kolejne zajęcia i mogliśmy sobie to kontynuować, a jeżeli widziałam, że akurat ten temat nie jest taki mocno na grupie podejmowany, no to po prostu przechodziliśmy do kolejnego punktu. Ale dla mnie, no ale może powiem jeszcze o tym procesie. Kolejny rok pracy z filmem, bardziej właśnie już w małych grupach, indywidualnie. Można powiedzieć, z większą kreatywnością po mojej stronie, jeśli chodzi o rzeczywiście działanie z tym materiałem. Bo już nie scenariuszowo, tylko tak bardziej skierowane na to, co też wiem i albo dostrzegam
w moich uczniach, a teraz generalnie już na tym poziomie szkoły średniej, to jeszcze większa elastyczność w korzystaniu z tych materiałów, dlatego że okazywało się, generalnie też zachęcam do tego, żeby podchodzić elastycznie, no ale w tym pierwszym etapie to może jest to troszkę trudniejsze, bo tak naprawdę może się okazać, i tutaj rzeczywiście na poziomie szkoły średniej u mnie się to okazywało nieraz, że te główne motywy, które w tej animacji czy w tym filmie miały być do dyskusji, miały się zadziać, to były pomijane, a zostały wyciągane jakieś, były wyciągane takie drobiazgi, które tam się pojawiły tylko incydentalnie, tak jak chociażby ten film o tym telefonie, tu wspominałem już Jankowi, o telefonie zaufania, no, gdzie chodziło o to wsparcie, o tą możliwość tak pozyskania jakiejś pomocy i generalnie jak to funkcjonuje. A tam pojawiło się jedno zdanie o tak naprawdę o homoseksualizmie, które wywołało taką burzę i jakby no, to był motyw, który rozwijaliśmy, tak? Ale powiem szczerze, że dla mnie, szczególnie już ze starszymi dziećmi, z młodzieżą, kluczowe w pracy z tymi materiałami filmowymi jest to, że po pierwsze, to co kluczowe, rozmawiamy o tym, co zobaczyliśmy, co teraz nie jest oczywistością, nawet po oglądaniu filmów na języku polskim. Po prostu jest film puszczony i dziękuję, nie ma czasu, nie omawiamy. Tak się zdarza i to widzę, że to coraz częściej, bo jako nauczyciel wspomagający i bywam dosyć często na różnych zajęciach, ale tutaj, że te filmy, te materiały mają ten czas krótki i rzeczywiście możemy sobie się skupić na tym, jak odebraliśmy ten materiał, co było dla nas ważne, co było jakieś bulwersujące, co nas zaskoczyło, tak? Ja jeszcze właśnie przychodziłam do tego na początku, tak jak było w scenariuszu, puszczałam cały film, a później zaczęłam się trochę tym bawić, że ciąłam te filmy. I mówiłam, i co dalej? Co dalej się wydarzy? Czy jakby co potem wypracowywaliśmy? Więc trochę też takie tworzenie tego napięcia, tych kolejnych etapów i tak, no może też bardziej rutynami myślenia krytycznego zaczęłam się tutaj interesować, więc też włączałam właśnie w te scenariusze. Ale dla mnie też bardzo ważne, szczególnie już teraz w tej grupie wiekowej, tej młodzieży, która też specyficzne bardzo środowisko. Bo tutaj Agnieszka wspomniałaś o tym chociażby, że widzisz dwie grupy młodzieży, tak? Ta, która już jest połechtana i która wie, że może działać, ma w sobie tą energię, wie, że jest przestrzeń, że mogą to wykorzystać i chcą to wykorzystać. I taka, która jest pasywna, nie czuje w sobie mocy, może wręcz jest, no właśnie, już taka troszkę, tak jak wspomniałam o tym, to hasło poraniona, że byli tymi, którzy byli tymi złymi, którzy, no powiedzmy, że nie byli brani pod uwagę. Z różnych względów to nie jest kwestia oceny tak nauczycieli, jak do tego podchodzili, bo wiemy, że bywa różnie. Ale chodzi o to, że ja w swojej trafiłam z takiego bardzo głodnego akcyjnie środowiska szkoły podstawowej do totalnie wycofanej młodzieży, gdzie wszystko jest bez sensu, gdzie nic nie ma w ogóle przyszłości i w ogóle to jest wielka strata czasu. Wszystko. Czego potrzebujecie? Niczego. Spokoju. Spokoju. I niczego więcej. Więc no, dla mnie to był taki szok. I powiem szczerze, że te materiały filmowe są dla mnie takim bardzo dobrym źródłem do tego, żeby oni w ogóle spróbowali się w jakiejkolwiek kwestii określić. Bo ja widzę taką postawę bardzo asekuracyjną, gdzie wybieramy z trzech opcji: jestem na tak, jestem na nie, nie mam zdania. I to jest zawsze nie mam zdania. Jest bardzo niewiele osób, które potrafią odważnie zająć stanowisko, nawet w błahych sprawach, i jeszcze to stanowisko uargumentować. Lepiej jest nie mieć zdania. Więc to jest taki teraz mój główne poletko, tak, żeby oni próbowali jednak się określać jako osoby, jako przyszli, jako, nie jako przyszli, jako obywatele, tak, ale jako przyszli aktywnie współtworzący tą wspólnotę bliższą, dalszą, żeby mieli jakieś zdanie i odważnie je wypowiadali, umieli to wypowiedzieć,
a nie tylko, żeby ich aktywność właśnie ograniczała się do klikania lubię albo nie lubię, tak? Albo anonimowe napisanie, że to wszystko jest do bani. Mówiąc już kolokwialnie, tak? Więc no, tak to widzę i tak wykorzystuję teraz ten materiał. Żeby Super. trochę, nawet powiem przewrotnie, znaczy tak wywrotowo, żeby ich wzburzyć, żeby ich tak, no coś tam wykrzesać. Dla mnie to Zupełnie na bardzo, ziemią szkoły bardzo słyszę podstawowej. tutaj taką diagnozę, z czym moja klasa się właśnie mierzy, co jest im potrzebne, gdzie mogą zaistnieć, prawda? Co warto poćwiczyć. I wtedy właśnie, czyli to jest ta diagnoza, pomysł na to jakiś, tak? I to znowu, jeśli mówimy na jaki temat, no to znowu możemy wykorzystać ten swój przedmiot, na przykład, którego uczymy. Możemy wykorzystać wiedzę, którą tutaj zdobyliśmy już w ciągu tego roku i jako podsumowanie na przykład zrobić, prawda? No dobra, to teraz jedziemy, uargumentuj, wybierz, prawda? Tutaj możemy to w ten sposób poćwiczyć. Możemy też zaangażować inne jeszcze klasy do tego, do takiego typu działania. Dzięki za to, Agnieszka. Widzę, że Ula Tak. też się Ja tylko zgłasza. jeszcze, przepraszam, No. tylko pozwolę sobie jeszcze odnieść się do komentarza, bo tutaj jest, że No tak. sposobem jest zamienienie tej nie mam zdania na to zależy, tylko że to tak naprawdę ja nie dawałam im opcji trzeciej nigdy, tak? Oni po prostu trwali w tej swojej, woleli trwać w milczeniu, ja po prostu, no nie, no to, no mówię, to jest bardzo specyficzna grupa, tak? Ale że w ogóle wolę się wyłączyć, niż podjąć jakieś, nawet tą dyskusję, że no to zależy, bo na przykład, no bo względność, oczywiście, że w życiu jest względność. I to, co mówiliście o tym, że jest ta szarość, nie ma czarno-białe, czy biało-czerwone, tak? Tylko, no to jest zupełnie coś innego, że my się zastanawiamy, podejmujemy refleksję, no, no tu tak, tu takie racje, tu takie, no oczywiście. To mi dawało, to był znowu ta przestrzeń w szkole podstawowej, gdzie się tego uczyliśmy, że to nie jest dobry albo zły. Ale tutaj, no właśnie, trochę inaczej. Tak, ja też mam taką refleksję, zanim oddam Tobie, Ula, głos, bo widzę, że już długo czekasz. No to, że po prostu to nie ma końca tej nauce, prawda? My też jako dorośli ludzie też się uczymy tego, więc to nie jest tak, że tam to już jakby, że to się skończyło i teraz jakby jest deficyt, prawda? Tylko po prostu na każdym etapie my się tego od nowa trochę uczymy, prawda? Z każdym rokiem swojego życia, prawda? I dlatego to jest też ważne, żeby tego nie zacząć od początku i co roku to kontynuować. Ula, jak widzę, że masz tutaj rękę podniesioną, więc daję Ci głos, ale też od razu z pytaniem, żebyśmy, bo to zbliża się koniec naszego spotkania, żebyś też tutaj włożyła do tej swojej wypowiedzi też takie sposoby, jaki Ty masz pomysł na to, żeby z czym możemy właśnie z klasy swojej wyjść do przestrzeni takiej szkolnej, żeby właśnie do czegoś coś zacząć. Tak jak na przykład wiem, że masz dużo takich metod typu właśnie zainspirować kogoś, wiem, czy do życzliwego gestu, prawda, czy jakąś miłą wiadomość przemycić komuś, dać właśnie, żeby tutaj zmienić troszkę, wiecie, takimi małymi kroczkami po prostu też atmosferę w szkole, to powiedz to, co chcesz powiedzieć i jeszcze dodaj taki właśnie, jaki masz pomysł na zaangażowanie dzieci, młodzieży i właśnie wyjście takie ze swojej klasy z czymś. A tutaj, Agnieszka, jak ty mówiłaś, to po prostu mi się tak i potwierały klapki w głowie, ale ta końcówka, tak, że trudno ich wyrwać. Ja też mam takie wrażenie, że trudno ich wyrwać. No i taką od razu wam powiem, nie wiem, korzystajcie, nie korzystajcie, możecie korzystać garściami, możecie uznać, że to jest głupota. Ja, słuchajcie, od klasy pierwszej, szkoły podstawowej robię takie zadanie i słuchajcie, robię je od 1000 lat i nigdy mi się nie zdarzyło, że nawet jeżeli ktoś powiedział, że nie chce tego robić, to przy kolejnej rundzie zaczyna to robić. Więc oczywiście na różnym poziomie klasowym, na różnym poziomie poznawczym. To w młodszych klasach jest tak, nie i środek jakby zostaje z takim, że no trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam. W starszych klasach to po prostu są trzy napisane zdania: zgadzam się, nie zgadzam, zgadzam się, ale nie do końca. I ja modeluję, czyli rzucam jakieś bardzo kontrowersyjne zawsze, oczywiście na poziomie wiekowym, tak? Kontrowersyjne stwierdzenie, typu na przykład uważam, że w Polsce powinna być kara śmierci. I każdy się wypowiada bez absolutnie żadnej oceny. I każdy mówi, zgadzam się, nie zgadzam się, zgadzam się, ale nie do końca. W ogóle tego nie komentujemy. Nie oceniamy tych wypowiedzi, nie mówimy, czy dobrze, czy źle. Ja bardzo pilnuję tych zasad. I zadanie właśnie jest tak, że każdy z nas wymyśla,
kolejne swoje takie, nie wiem, stwierdzenie. To nie chodzi o to, żeby badać, czy oni się zgadzają, czy nie zgadzają, tylko chodzi, a wiadomo, że takie tematy, które są kontrowersyjne, które ich poruszają, to w tych starszych, na tych starszym etapie to będą oni tak bardziej tam, ja wymyślają cudawianki, tak, a to, że tam, nie wiem, zgadzam się za legalizacją marihuany, zgadzam się, żeby, znaczy chciałbym, żeby na przykład, nie wiem, szkoła trwała, wakacje trwał 10 miesięcy, a 2 miesiące tylko szkoła, no wiecie, to wymyślam cudawianki. I każdy z nas może powiedzieć, zgadzam się, nie zgadzam, zgadzam się, nie do końca. Więc po prostu i takie ćwiczenie asertywności, ale właśnie to, co ty, Agnieszka, powiedziałeś, takie pobudzanie ich. I nawet jeżeli robimy takie 3 rundki i zawsze po prostu nie wiem, czy to są taka tutaj społeczność, jeżeli nawet niechętnie to nam mruczą pod tymi nosami, to zawsze na koniec warsztatu, a zrobimy to jeszcze, bo oni już myślą o tych pytaniach. Co zadać, oni też sądują mnie, bo zaczynają zadawać mi. Znaczy, ja też muszę się określić, tak? Więc jak oni tam walną, na przykład, czy w Polsce powinna być dozwolona broń od 14 roku życia? Nie, no to ja też się muszę nad tym zastanowić. Nie wiadomo, co tam usłyszymy, po prostu nie wiadomo. Więc no i oni już myślą, nie? I tam sprawdzają, ja wiem, że oni się nie umawiają, oni po prostu to ich zaczyna pobudzać. Więc po takiej rundce widzę, że i taki wyższy poziom energii, to a propos takiego właśnie, takiego, że tu mi wisizmu, tak? Ja chcę tylko świętego spokoju, że nagle wsadzenie takiego kija w takie gniazdo, to powoduje, że oni tam zaczynają, no przynajmniej jeżeli nawet powiedzą, uważam, że to ćwiczenie jest głupie. No ale to już coś powiedzą, nie? Więc tutaj z małymi dziećmi jest trochę tam inaczej, o różne rzeczy pytamy i każdy chce oczywiście powiedzieć. Na starszym etapie też jest inaczej. Więc tutaj zachęcam, spróbujcie, wykorzystajcie. Ja zawsze mam taki ubaw z tego. No fajne, mi się to podoba, mi się to sprawdza do aktywizacji, do słuchania takiego też uważnego i uczenia nie oceniamy. Natomiast takich innych działań, tak? Ja lubię takie właśnie rzeczy nieoczywiste, zupełnie takie nieoczywiste, nieoczywiste. I zamienianie rzeczy oczywistych w nieoczywiste. Czyli takim moim flagowym programem, znaczy to nie jest program, to jest po prostu flagowa akcja, czyli to jest Dzień Piernika. I ja bardzo go lubię, bo po pierwsze ja lubię pierniki. To nie to, że pieczemy te pierniki. Ja bym bardzo z nimi chętnie piekła te pierniki, tak? Ale jakoś tak, chociaż muszę to przemyśleć, bo zasoby mamy, tam kuchnia porządna jest. Natomiast ja 6 grudnia z nimi od bardzo wielu lat robię coś w rodzaju takiej poczty walentynkowej. Jak jest poczta walentynkowa, to wiecie, nie, oni sobie tam piszą listy i wrzucają, i chodzi ta poczta w tę skrzyneczkę z serduszkami i potem sobie tam rozdają. To ja właśnie robię, co też jakoś taki mam do tego, bo niektórzy dostają bardzo, a zdarzyło mi się taka sytuacja, że dziewczyna sobie napisała 130 walentynek na przykład. Przyniosło efekt odwrotny, tak? Bo sobie wyobraźcie, nie wszyscy wiedzieli, że ona to sobie napisała, więc to też może być diagnostyczne, kto ile dostaje walentynek. Natomiast właśnie tutaj sobie składamy święta, takie z okazji, takie życzenia z okazji świąt, tego okresu przeświątecznego. I oprócz tego właśnie to teraz wzbogaciłam, że oprócz i to jest dokładnie tak samo, że jest skrzyneczka, oni dostają tam, młodsze klasy dostają jakieś karteczki, gdzie mogą dla swoich pań, dla swoich kolegów, dla ich rodzin, dla siebie, jakby sobie życzyć z okazji tych świąt, tak? Wiemy, mamy tą świadomość, mamy też bardzo dużo dzieci, które nie są wyznania katolickiego, więc żeby tak to żeby, ale też żeby poczuli tę atmosferę. U mnie akurat jest takie środowisko, gdzie jest dużo świadków Jehowy, więc oni nie obchodzą tych świąt, nie uczestniczą, ale też chcemy, żeby te osoby były włączone, w związku z tym właśnie jest ten Dzień Piernika. I tutaj to jest w zasadzie poczty walentynkowej. Piszemy sobie życzenia z okazji tego końca roku, czy tego świętowania, czy tych choinek, ale tutaj właśnie ten dzień, ten 6 grudnia, jako taki, no taki neutralny, tak? Bo to są Mikołajki, sobie dajemy te prezenty. I właśnie tu każdy z nas może otrzymać taki właśnie piernik, bo te wszystkie życzenia są na kształt piernika, więc są też porozdawane. I
Każda klasa to jest taki propozycja, ale też mi się nie zdarzyło, żeby się nie zgodzili. Każda klasa pisze i potem one są wywieszone. To w tym roku tak od tego zaczęłam. Piszę przepis na świąteczny piernik. Tylko, że to nie jest taki, wiecie, przepis na zasadzie, że tam bierzemy, nie wiem, pół kilo mąki i tak dalej, tylko na taki piernik szczęścia. I oni tam wtedy sobie wypisują, że na przykład, nie wiem, tam kilogram cierpliwości i tam, nie wiem, dwie kostki miłości czy coś tam. I potem to sobie to wisi bardzo, bardzo długo. Wisi długo te przepisy piernikowe. Właśnie na taki każdy z nich jest inny. Oni piszą tam wspólnie, ja rozmawiam z wychowawcami i to też taką tworzę, taką atmosferę, wiecie, bardzo przyjazną. No po prostu tak fajnie jest przed tymi świętami. I tutaj od bardzo wielu lat jest zaangażowany dyrektorem. Po prostu poprosiłam, żeby on to wykonał. Ja robię takiego dużego Mikołaja 1 grudnia i on, który ma taką brodę, to wiecie, tam stary zwód, taką brodę podzieloną na 24 dni i on każdego dnia obcina, że jest bliżej świąt. Więc szczególnie właśnie, no ale słuchajcie, ja to robię, robię tego Mikołaja i nie mam takich mega zdolności plastycznych. Ja już nie powiem, jak on jest komentowany po prostu. Czy to jest w ogóle Mikołaj, co to jest, to jakaś tam straszna twarz, no ale ta broda rzeczywiście jest obcinana, więc jakby wszyscy jesteśmy w takim okresie, że tego czasu takiego do świętowania, do dobrych rzeczy, tak, że to jest właśnie taki czas dobrych rzeczy. I właśnie te przepisy na te pierniki szczęścia, nie nazywamy je bożonarodzeniowymi, tylko pierniki szczęścia, żeby każdy właśnie z nas mógł sobie trochę tego szczęścia wziąć. Więc to takie mamy tutaj, takie tradycje, które są właśnie takie trochę na przekór, tak? To, co takie by się wydawało, no to tutaj trochę inaczej. Myślę, że to jest też dobry moment, taki pod koniec roku, żeby z jednej strony można sobie życzyć czegoś na wakacje, prawda, na jakiś taki ten czas rozłąki szkolnej. Z drugiej strony, tak mnie to trochę kusi, to może być też kontrowersyjny temat, ale taką właśnie takiej wypowiedzi, zachęcenia do takiej wypowiedzi, jaką chcemy mieć klasę czy szkołę, prawda, jakoś tutaj jakieś takie zareagowanie. I pod kątem, że może się przydać, pod kątem diagnozy, prawda, i takiego programu profilaktyczno-wychowawczego na przyszły rok na przykład, ale żeby tak trochę posłuchać ich, co oni by chcieli zmienić, jak inaczej, też można porozmawiać o tych takich, prawda, rzeczach, które nam się nie do końca podobają, które my byśmy chcieli zareagować i usłyszeć też ich głos na ten temat. Tak sobie myślę, że to mogą być może tematy. Chcę jeszcze, Agnieszka, tobie dać głos na koniec, żebyś miała. Jednocześnie już tutaj na czacie umieszczam ankietę z prośbą o taką wypełnienie. To samo pytanie jest na początku, tylko właśnie na koniec, jak się Państwo czują teraz po tej naszej rozmowie. Agnieszko, jeszcze powiedz właśnie, jak tutaj ty budujesz zaangażowanie takie i jaki ty masz taki sposób, może złoty taki sposób na to, żeby właśnie wychodzenie może z klasą właśnie do szkoły właśnie, co dla ciebie jest takim złotym sposobem? Ja przede wszystkim, tak jak już wspomniałam wcześniej, daję im ofertę wyboru. Pytam się, mam takie propozycje. Robimy krokusy, robimy tydzień edukacji. Wybierzcie sobie dwie, przemyślcie, przedyskutujcie. To musi wyjść od nich, że oni zgadzają się na daną akcję, bo jeżeli ja im coś narzucę, to na pewno garstka się zaangażuje, reszta będzie udawać. To po pierwsze. Po drugie, musi być ta sprawczość, czyli coś muszą widzieć, że faktycznie zdziałali, że to miało sens. I co jeszcze? No, takie pokazanie im czegoś ciekawego, czego nie znają, czyli element zaskoczenia. To są te takie trzy dla mnie najważniejsze rzeczy, które no, mogą być elementem sukcesu. Tak mnie się wydaje, że to jest ważne. I co widzę, że oni z każdym rokiem chcą brać w większej ilości akcji udział. To jest ciekawe, że wydawałoby się, że nie, że czym starsi, tym mniej chcą brać udział, ale jak się już ich tak, przepraszam za wyrażenie, wychowa od początku do działania, to wejdzie im to w krew i są naprawdę później efekty. A jeżeli uda mi się jedną czy dwie osoby zaangażować społecznie później w działaniu, to chyba jest największy sukces. Tak, mi się wydaje. Tak to jest. Dziękuję Wam pięknie. Ja tutaj też sobie tak notowałem i też chcę tak podsumować trochę tych Waszych takich pomysłów, sposobów, złotych myśli.
Przywołam te budowanie takiej poczucie łączności, takiej nitki łączącej społeczność, czy to klasową, czy szkolną, o tym ziarenku, które nie wyrasta od razu, ale no, trzeba zasiać jak najwcześniej i potem próbować kontynuować regularnie. O tym, żeby popełniać błędy, być gotowym na to i też komunikować to po prostu, żeby przygotowywać, że to nie wszystko się może udać, nie wszystko się musi udać tak, jak zakładamy, żeby nie oczekiwać spektakularnych rzeczy. Żeby pokazywać to, o czym mówiłaś Agnieszko przed chwilą, o tym, że są sprawczy, pokazywać im, czyli nie wybierać też za wysokich celów, prawda? Coś takiego osiągalnego dla naszej grupy, nie za trudne to, co się da osiągnąć, wyciągać, dawać głos taki, żeby dawać się wypowiedzieć, dawać wybór, coś takiego zaskakującego, nowego wprowadzać i tak, no. I to, co napędza, buduje poczucie siły, wartości. Więc to trochę co innego będzie dla każdej grupy, ale wydaje mi się, że to są takie kluczowe rzeczy, które tutaj mogą nam dać przepis na tego może też wspomnianego piernika, na taką właśnie dobry pomysł na działanie inspirujący. Dziękuję Wam pięknie za to spotkanie. Nagranie będzie dostępne też dla Państwa. Proszę się inspirować, proszę też dzielić się swoimi pomysłami na działanie. Proszę mi napisać mailami właśnie, co Państwo zrobili, na co Państwo mają pomysł. Jeśli Państwo chcą też więcej się dowiedzieć od naszych prelegentek, to też proszę o kontakt. I zapraszam na kolejne nasze działania. Już za tydzień widzimy się w temacie reagowania na dyskryminację. Tutaj będą takie konkretne pomysły też i takie też z różnych perspektyw właśnie i szkoły podstawowej, i szkoły średniej, jak reagować, co można robić, żeby jak rozpoznać i zareagować na takie rzeczy, które się dzieją. Tutaj robimy taką bardziej profilaktykę, zapobieganie, a potem będziemy reagowali. Więc dziękuję Państwu bardzo za obecność i za głosy i do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję.